godzina 5:04. Jeszcze jest zima troszkę. Zaczynamy rajza wyjątkowo w czas. Tak więc zapraszam na film. I w połomie, w polach mamy taki oto krzyż. Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy i choćby i umarł, żyć będzie na wieki. No dzisiaj jest niedziela, 20 sierpnia 2023. Dzisiaj też jest damsko pójść do piekor, siostra właśnie tam jedzie. I o piekary będę odwiedzał jeszcze jakieś indy, ale na pewno to zrobię. Może i... A, za tydzień to może być słabo z tym. Za tydzień mamy rajd rowerowy. Powiem wam tak, że organizacja tych rajdów rowerowych o godzinie 1 po południu z jednej strony jest ok, bo wiecie, jak to cennikierzy idą do kościoła, potem łobiot, a potem jadą na rowery. No i o, kiedyś też tak robił, ale z biegiem lat się to zmieniło. Oczywiście jeśli chodzi o takie sprawy jak msza w kościele, no to nadal zostało. Tylko że nieco inaczej. W każdym razie spraw religijnych nie olołek i do kościoła roba chodzi. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, ale możecie spytać naszego farora, on to potwierdzi. Albo przynajmniej kościelnego. To, że mnie cennikierzy nie widzą, no to już jest ich problem. Dobra. W każdym razie pamiętajcie, że takie sprawy są zawsze ważniejsze od rajzy. Zarzucono mi swego czasu, że za dużo kościołów pokazuję na rajzach. No ale jak się komuś coś nie podoba, ja nikogo nie zmuszam do oglądania. To jest tylko i wyłącznie dobrowolne. Pozdrawiam też przy okazji wszystkich rowerzystów. Pana Wojtka z Pisarzowic. No a przede wszystkim Hanesa na kole, bo to są jego tereny w zasadzie tutaj. Był w Połomii ostatnio, widziałem film. A ja właśnie, że jest w Połomii. Robił film, no tam Kajo w sumie pojada, bo będzie balaton też we Włodzisławiu dzisiaj. Kąpieliska robił, był w Olzie, we Włodzisławiu, w Jastrzębiu. Także dla ochłody trochę wody, nie? Może i mnie się dzisiaj też uda jakąś wodę zaliczyć. Także pozdrawiamy pana Franka z kanału Na Kole po Śląsku. Zaśmujmy kapliczka, ale to już tako na strumie. Co to jest za kapliczka? Matka Bosko. No, Matka Bosko jest. Generalnie rzecz biorąc, nie ma się do czego przyczepić, ale jej jest taki, że jednak się przyczepię. Widzicie, co tu jest? Rowar namysłów. Zostawione to tak samemu sobie. Co ciekawe, normalnie to piwo jest nie napoczęte w ogóle. To co bierzemy? Na pewno pić tego nie będę. Co to jest? Łomża jasne. Ile tam alkoholu?
Nawet nie piszę. Pić tego nie będę, ale na pewno tych flaszek tu nie zostawię. Bo słuchajcie, jak jakiś idiota nie umie po sobie posprzątać, w zasadzie nie powinienem tego tak dotykać, no ale wiecie, COVID jeszcze szaleje. Piwo jasne. Ja to po prostu wyciepię do jakiegoś haszoka. Pić tego na pewno nie będę, bo ja alkoholu na rajzach nie piję. I nie polecą takich rzeczy, ale nie będę tego zostawiać w takim miejscu, gdzie jaki haszok, to wyciepnę. Co za gnidy po prostu. A to już Wodzisław Śląski. I od tej chwili jadę na balot. Przejeżdżałem przez Marklowice, dzielnica Praga. Także w Pradze żeś już był, teraz jadę na balot z Czech do Węgier. Fajnie się tak jedzie, kiedy jeszcze nie ma ludzi za dużo. No, rowerzystów żeś już widział, ale jest 7 rano, słuchajcie, więc na razie nikogo tutaj nie powinno być na tym kąpielisku, a tutaj są ponoć kesze, bo geocaching też dziś obydzie, jak żeby inaczej. Tak, no, jadymy jakąś groblą. Pierwszego kesza, że fino widział, bo jest 15 metrów na stromie, a więc bez uprzęży, bez jakiejkolwiek liny nie ma szans go zdobyć. O piorunie. Liga. Można by było się wykąpać w tej wodzie. Tego bym raczej nie chciał. Następna pułapka. My jadymy chyba tu. Nie. Oho. Na kąpielisku jeszcze nikogo nie ma. Słuchajcie, a jest 7:30 rano. Jak już to? I widzicie, w końcu się udało normalnego kesza złowić. Co my tu mamy? No, standard. kwietnia 2021 są wpisy. No proszę. Ja się też wpiszę. Dzisiaj mamy 20 sierpnia 2023. Jest. Powiem wam, wonia tu nowym asfaltem. Jakiś parking. A, tam jest, teraz jadymy na szlak. Dobra. No, kiesze są wysoko na strumach, tu by też szło mi się zaparkować. Niedziela rano. Spokojnie by można było. Nawet by było lepsze miejscowa jak w Połumi, bo tu jegi na ucieniu. Ale też po południu będzie dużo ludzi. Może też ogień się nie kumpie, no? Jak to sto? Tak ciepło jest, a nie ma żadnego chętnego do kąpania. Żeby się mógł wykąpać. Ale nie mam czasu za bardzo.
próżny balaton. Plaża próżna. Nie ma nikogo jeszcze. Daję czas się napić tego piwa. O! I tak się robi właśnie z piwem. Najgorsze jest to, że ja się opryskam. Nie ma żadnego alkoholu. Wywalmy to do hasiosa. Nie ma miejsca na picie alkoholu. No i witam was na rynku w Wodzisławie Śląskim. Dawno tu nie był. W sensie takim, że byłem tu w tym roku, ale autem. I to nie na rekreację. Szlak rowerowy zawrzyty, a Garmin mi pokazuje, że tu mamy jechać. Jakiś dual dual, czy coś się, jakieś zawody szykują, ale pewnie nie teraz jeszcze. Ja tu na jakiś meta przyjechał. Tutaj taki znak Śląska sieć tras rowerowych i tu jest na Redutowy, na Radlin. No fajnie, musimy to zapamiętać tutaj. Gdzie to co jest na tym słupie po prawej? Widzicie? Gwiazda betlejemska. No kurde, godni święta tuż tuż. Dzisiaj mamy 20 sierpnia. Do dni święta za 4 miesiące. No już się trzeba szykować. Zajmą po lewej stronie gwiazda betlejemska. Kurde. No, trzeba się szykować. Cenikierzy nawet światła mają na chałupach przez cały rok. Uwieszone. Moim zdaniem to jest głupota, ale... W ogóle wieszać taki coś na chałupie to jest głupota, a tym bardziej trzymać to cały rok. Typowo komercjalizacja godnych świąt po prostu. No i mamy granica Wodzisławia Śląskiego i Radlina. W zasadzie Radlin to kiedyś też była tajla Wodzisławia Śląskiego, z tym, że ten historyczny Radlin Dalinią jest, a ten Radlin to w zasadzie Biertutowy, czy jakoś tak to się nazywał. W zasadzie to słyszałem tu, że było jakiś, że był jakiś abstimung tutaj i welowali za tym, żeby ta stara część tego Radlina, tajla po śląsku, była dali we Wodzisławiu. A ci tutaj się wydzielili. Ich sprawa. W ogóle to Wodzisław był kiedyś dużo większy, bo jeszcze Markowice do niego należały. Jeszcze zdaje się Pszów też należał. To tak samo jak z Pszczyną kiedyś było. Nawet Goczałkowice były tajlą Pszczyny. Łąka była tajlą Pszczyny. Ho. Za komuny takie wielkie pomysły nie. No właśnie, tu mamy tabula Radlin. Zawjeżdżamy do miasta Radlina, w rzeczywistości to nie jest Radlin, ten historyczny, bo historyczny Radlin, a jest dali tajlą
Wodzisławia Śląskiego i nazywa się jako Radlin 2 dzielnica. I tak to jest właśnie rozwiązane. Ciekawa sprawa, nie? To dalej jest ten Radlin. Tam się mnie wykludziło w pole. Ale nawigacja pokazuje, że mam tu jechać. Garmin mi pokazuje, jedź tutaj. No to dobra. To jedymy. Jeszcze, że teraz nie znaszał. Jakiś ciul go wziął. W Radlinie. No ale cóż. Tak to czasami niestety bywa. A tu my są w takim lawku i nawet dobrze, bo mi się chce. A jak mnie się chce, to się wszystkim zawsze chce. Kurde, kaj mnie to poprowadziło. Weź będę cały obdarty. Jarunie. To za szoki. A kryszczy pewnie by da miał to. Trzeba się będzie obejrzeć. No. Matko, jak wydyżą. Ale już chyba jakaś wyjeżdżam. Nie wiem, czy to są redutowy, czy jeszcze ten Radlin. A nie, są cegły jeszcze, szkło. Rybnik nie wiadomo, kościół. No, Kieszarzech widział, ale nie mogłem go podjąć, bo tam abastoła Ukrainka. No więc lipa. I to jest właśnie gruba Ignacy. Na cześć prezydenta. Od jedynej Rzeczpospolitej, Moszyckiego. Tak to nazwali bodajże, bo on się Ignacy nazywał. Ignacy Moszycki. No, on tu prawdopodobnie nigdy nawet nie był, z tego co wiem. Tak to tutaj wygląda. Kopalnia Ignacy. Wieże wyciągowe, szyby, szyb głowacki, opunk, szacht. Szachta to jest po śląsku szyb. Będziecie teraz na zabierze? Nie. To zaraz to otworzymy. Tam jest chyba zawartość. Jeszcze tu. Ja, tutaj widzicie jedna z najsłynniejszych hołd na Śląsku. Są my w Redutowach na chwilę zaś. To jest hołda Charlotta. No, widziano trochę inaczej. Ale ja tu miał dzisiaj jechać tą drogą, więc to jest właśnie Charlotta. Taki charakterystyczny stożek. Ona ma przy dobrej pogodzie jest widziana nawet z Rudzicy i z Roztropic, tam z moich okolic. No, tu już jest granica Redutowy Rybnik, a Kiesi Wodzisław Rybnik. U Redutowy też były Tajlum Wodzisławia Śląskiego, a tam dalej widzimy hołda Charlotta. Także Redutowy to też był Wodzisław Kiesi. Dalej Rybnik, wyjeżdżamy z jakiegoś lasu. O matko boska, zaszczyt, ale skręcimy ulicę Malinową. Byle by tam graby nie było, byle by krupy nie było. Grab to po śląsku krupy. Skręcimy. Tak się troszkę zagodą i
Już byś pomógł. Dobra, będzie ulica Ludwika Zdrzałka. Nie znałem gościa. Widzę już po lewej stronie kuminy elektrowni Rybnik. Więc nie ma źle. Dzisiaj jeszcze pojadymy na Żory. No to dalej Rybnik ze Brzydowice. Jakie oto lasy tutaj są. To już chyba co niektórzy wiedzą, kajuje. Nie? Zalew Rybnicki. I elektrownia Rybnik, którą też czasami do nas, do Rybnicy widać. To jest droga z Rybnika na Rudy. Tak, tutaj mamy rzekę Rudę, częściowo wypływającą z tego zbiornika, bo w zasadzie to ona płynie pod nim, rurami. O, tutaj mamy fajny napis. Ale nie pokażemy tego za bardzo. W każdym razie niezbyt gloryfikują jedną z partii politycznie na trzy litery. Fajną ścieżka rowerową przy takim oto kanale, także jest ok. Taka oto trasa rowerowa nad rzeką Rudą w Rybniku. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu niezwykłym w Rybniku. Tutaj mamy groby pacjentów szpitala psychiatrycznego. Same te takie małe, nie będę chodził, takie małe kamienie, nie będę chodził po tym. Generalnie rzecz biorąc, ci pacjenci zostali przypadkowo zabici w trakcie walk Armii Czerwonej z Niemcami. I to właśnie są tu ich groby, tylko i wyłącznie numery, no bo nie zidentyfikowali wszystkich na pewno. Straszna historia, ale to jeszcze nie koniec tych strasznych historii. Tam są dalsze groby. Widzicie to? Nie widzicie chyba, ale są takie małe, przypominające słupki TK, ale oczywiście mające dużo ważniejsze znaczenie. Te niektóre groby są normalne. A tam jest pamięci 446 ofiar Auschwitz-Birkenau zamordowanych w trakcie Marszu Śmierci w styczniu 1945 roku przez hitlerowców. No niestety. Takie oto smutne miejsce tutaj mamy. Marsz Śmierci, czyli marsz tych więźniów z Oświęcimia do Włodzisławia Śląskiego na Banhof. Tak to niestety wyglądało. Jeszcze jest mogiła zbiorowa pacjentów szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Droga gruntowa. Gruntowa, ale mamy tutaj niesamowity obiekt na trasie.
most kolejowy, taki potężny. No. Chyba jeszcze tu wysoki budowały. Rybnik tutaj inwestuje w takie wiaty i stacje naprawy rowerów. Czy to jeszcze w ogóle działo, czy to żaden niepokrot. No, wygląda na to, że wszystko działo. No to jest bardzo dobry pomysł. I to też. Tu można się schować w razie jakiegoś deszczu. Nie ma problemu, nie zmokniemy. Chciałem też powiedzieć, to jest Rybnik Piaski. Tam jak jest ten most, zaczyna się szlak rowerowy z Rybnika do Ustrunia, który jomą przejechany. Zielony szlak rowerowy z Rybnika do Ustrunia. Tam jest niedaleko banków Rybnik Piaski, więc można startować. Jomą ten szlak przejechany, bardzo fajny szlak. No, końcówka trochę tak pod Czantorię tam prowadzi, ale jest do przejechania. Piali rybnik. Takie oto fajne trasy tutaj są. W mieście praktycznie. Ale rybnik z tego słynie. Dużo ludzi jeździ. Niestety zjechałem po kosza, ale prawie się tam chłopy kąpały. Lipa. No to sumy niedaleko już Gotartowic. Słuchajcie, tu kiedyś była sztreka. A już tu niestety nie jeżdżą. Szkoda, że to zlikwidowali. Bo mogłaby tu być fajna droga rowerowa. Tu mamy taką piękną kapliczkę Jezusa Miłosiernego. Tutaj też coś jest, Matka Bosko. Czyżby to było objawienie w Fatimie? Chociaż tam było trzech tych dzieciak, Lucja, Jacynta i Franciszek, nie? Tutaj mamy 1926, a tam mamy serce Jezusowe, obraz. Dobrze, że tak, dobrze, że to ktoś tu pilnuje. Ludzie się coraz bardziej od kościoła odwracają, od religii, od wiary i tym sposobem robią straszny błąd. Co jest widoczne szczególnie jak jeżdżemy w Czechach, bo ci te już mają całkowicie wywalone na religię. A tu taki oto fajne trasy Rybnik Gotartowice. No, trochę kasi tutaj zdobywam koło tej autobany, ale już pomału się też trzeba będzie brać. To jest autobana bursztynowa. No to już są żory. Jeśli żura, że jest, ale nie wiem z której strony do końca. Ale nawigacja nie prowadzi. Nie wiecie, że już pan zrobił. Fajne tereny tutaj są. Spoko. Ja, no to są już w żorach. W miejscu tutaj powinno być rondo. Ale go nie ma już. Ale co tu się dzieje w ogóle? Budowa, no co? Będziemy jechać prosto. Jakąś drogę buduję. A to trzyma. I co? I lipa. A, do rowerzysty zawsze wolno iść. Miało być takie rondo,
dobrze się. Jeszcze tak z 2 godziny i muszę się brać stąd. Nic mi się chce. Nie ma żadnego sklepu na trasie. A tam gdzie też można było jechać. Dobra, trzymamy się tam. Narzędzia, dobrze. Aha, to my są już w tym miejscu, tam się Gierek huśtać jeździł. Jak komunisty na polowania jeździł. Był taki ośrodek, gorzanciarnia. Wydaje się elita komunistyczna Polski Rzeczpospolitej Ludowej jeździła huśta, jak się to mówi. Oficjalnie na polowania, a nieoficjalnie że to na burdel po prostu. Jaruzelski też tu ponoć był. A takie porządne chłopy by się zdało, nie? Żonate w dodatku. Ale Gierek był Sosnowca. No, trochę zachliznął świerklon, świerklanie właśnie wyjeżdżą z nich. Tam już widzicie Gruba i Hołda Toryńsko. Gmina Świerklany, a i powiat rybnicki też. A my wjeżdżamy na teren miasta Jastrzębie Zdrój. Pojademy do centrum. Generalnie jeszcze nie spodziewa się ze Sołec i Dzielnic. No i to jest sołectwo ani Wornia, ani Szeroko, a Skrzeczkowice w ramach Jastrzębia Zdroju. Skrzeczkowice. Są prawie przy samej Grubie Borynia. Dawno tu nie był. Napis Szczęść Boże. Ja, Szczęść Boże. Tak się naszym hajerom godą. Grubiorzom hajerom. Szczęść Boże. Ja nigdy na Grubie nie robił, ale tata robił. Zarówno na Muszczynicy, jak i na Jastrzębiu. Wszyscy możecie obejrzeć. No i nie może się odbyć. Gogołowa. Gogołowo. Albo jak tutaj go dają, Gogolowo. Osobą, z której był mój tata i wujek i ciotka. Ale tu mam rodzina. Trochę dalszą, ale mam. No jeszcze tu mieszkał kuzynka od mojego taty i wujka i ciotki. Zawsze godą, że mógł przyjechać, a go nigdy nie przyjechał. Świnia trochę żyje, no ale tak to już było. Jak jest o 7 wieku, to już tam nie dodaje. Było tak koło 3, to by tam daje.
dymy chodzili zawsze z buta do babki i do wujka. Od skrzyżowania na szeroką z autobusu 568, a ze Zebrzydowic na kopalnia Muszczynica wjechał 560, a do Zebrzydowic cugiem. Się to tu zabudowało. No to tam naprzeciwko ta Białochałpa i stodoła, to jest właśnie chałupa, tutaj skąd pochodzi mój tata, wujek, w tej chwili już jest w obcych rękach. No i też już pomału kończymy ta rajza. Fajnie było, nie było tak ciepło za bardzo jeszcze. Jutro o 4 trzeba stować. Dzisiaj też o 4 już stował. Ale wierzcie mi, to jest całkiem inne stowanie, jak trzeba iść do roboty. A jak się jedzie na rajza. Całkiem inne stowanie. Przejeżdżamy nad autobanem A1. Swego czasu planowali tutaj też kolej poprowadzić. Nie wiem, jak to tam z tymi planami jest. Wzdłuż tej autobany miała być właśnie kolej. Zachrypłem trochę, bo zjodłem loda z gogołowej. Nie mogłem się oprzeć, ale smakował, dobry był. A my już pomału kończymy tę rajzę. Cóż, żal kończyć, jutro trzeba w środku sprawać. A jak dziś, ale no niestety do roboty. Tak przez 6 dni, a po 5, jak się wnerwi. Nie wiem, sobota nie jest obowiązkowo, bo osiedle się zapisuje, słuchajcie. No, znany ksiądz tutaj wpisuje. Ja go jeszcze troszkę tak pamiętam, ale był ponoć wymagający tutaj, ale dobry. Dużo tu zrobił dobrego. Między innymi nasz drugi proboszcz, ksiądz Wacław, to jest jego wychowanek, księdza Pisuli.
kto wie, ale na tej parafii tutaj w Połumie też był ksiądz Jan Miłkowski, czyli były proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Ligocie. Znają go tu starsi ludzie oczywiście, młodzi na pewno. Koniec tej naszej dzisiejszej rajdy, było fajnie, dziękuję wszystkim za oglądanie, pewnie zaś był film, ale tak to już u mnie jest. Rzeczy w filmie są przydługawe, co nikierzy narzekają, co nikierzy nie. Co nikierzy się nie podoba, co mi się podoba. I cóż, no, pakować się i jechać na rzecz. Dudą. Tam już jest machina teleportacyjna. A tym sygnał oznajmi, że koniec rajdy i przyjmcie się i do zaś.